Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie na moją konferencję, wyborczą Wojciecha Grochowskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Postaram się sprawnie przekazać to, co mam do przekazania dla Państwa, ale również dla moich wyborców. Tą decyzję, którą podjąłem o tym, żeby startować, uważam, że jest to dobra decyzja, a świadczy o tym, że jest zainteresowanie mediów publicznych, ale również tych moich ulubionych mediów lokalnych, które zawsze są tutaj ze mną, z nami, ze społeczeństwem. Także jeszcze chciałbym dwa słowa na temat tego miejsca, w którym się znajdujemy. Jest to Biuro Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie Bóg, honor i ojczyzna jest zawsze nam bliska. I tutaj z tyłu u mnie to jest doskonale widać, gdzie jest Bóg, ojczyzna i honor. Wincenty Witos, mój idol, kilkukrotny premier, czterokrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, który w latach 20. pokazał, jak można być mężem stanu. I niestety te czasy, które były, już minęły, wracają teraz do nas i ta polityka, która w tej chwili jest uprawiana po spotkaniach z ludźmi, często są takie określenia, że jest bardzo brudna. Natomiast ja uważam, że nie polityka jest brudna, tylko po prostu ludzie, którzy się w niej znajdują, nie do końca zachowują się jak prawdziwi obywatele, jak mężowie stanu. Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią centrową, która jako jedyna ma w swojej nazwie polskie. Ma tradycję 126 lat i te tradycje my jako ludowcy, Polacy kontynuujemy. I tutaj chciałbym powiedzieć takie stwierdzenie, że i skrajna lewa strona, i skrajna prawa strona do niczego dobrego nie prowadzi. Ponieważ jeśli jest skrajna lewa, to te wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku, są bardzo, bardzo, delikatnie mówiąc, nieprzyzwoite. Bo mi, jako osobie, która wyznaje wartości chrześcijańskie, w ogóle cała Europa została zbudowana na wartościach chrześcijańskich, przede wszystkim na wartości wiary w Boga, rodziny, czyli mamy, taty, dzieci, dziadków i wspólnego szacunku, od tego nie możemy odchodzić. To, co obserwujemy w tej chwili na zachodniej części Europy, odejście od tych wartości chrześcijańskich, powoduje, że nawet potrafiło wstrząsnąć Unią Europejską. I tutaj stanowczo apeluję do tego i stwierdzam, że tylko i wyłącznie korzenie i budowa i tej jednostki najmniejszej, którym jest rodzina, ale też całego kraju, musi się na tych wartościach opierać. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować obszary programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego i to jest rolnictwo oraz mała i średnia przedsiębiorczość. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Przychodzi bardzo dużo funduszy unijnych, które pozwoliły na rozwój naszych gospodarstw wiejskich. Z racji tego nowego zawodu, bo jestem dyrektorem zajmującym się sprzedażą z ponad 22-letnim stażem, doskonale wiem, jakie są problemy, które targają polską wsią i polskim rynkiem. Jeśli chodzi o spółdzielczość i mleczarstwo, to doskonale sobie z tym poradziliśmy jako kraj. To jest jedyna z nielicznych branż, które na polskim rynku doskonale sobie funkcjonuje, ale też nie tylko na polskim, zarówno na rynku europejskim, jak i międzynarodowym. Natomiast w tej chwili w naszym programie ujęliśmy polską, zdrową, tradycyjną, ekologiczną żywność. Bo też jest takie zapotrzebowanie i tutaj, jeśli będzie określona forma wsparcia, określone programy, wówczas będziemy mogli zagospodarować te mniejsze gospodarstwa, które w tej chwili parają się z wieloma trudnościami. I ta polska tradycyjna, zdrowa żywność, właśnie wytwarzana w takich gospodarstwach, minimum, które trzeba spełnić, to żeby
ona miała możliwości konkurencyjne, to żeby był podatek zerowy na tą właśnie żywność. Kolejnym elementem, który chcemy prezentować i forsować, to jest zwiększenie dopłat do hektara do poziomu 1200 zł. Z czym jest to związane? Jest to z tym związane, że polski rolnik nie do końca może konkurować i też nie jest jednakowo traktowany, ponieważ te 1200 zł to jest średnia w krajach takich jak Francja czy Niemcy. I my jako Polskie Stronnictwo Ludowe uczestniczymy w strukturach Partii Ludowej, EPL-u i też możemy mieć realny wpływ na to, aby te dopłaty przeforsować i aby polscy rolnicy byli traktowani na równi z rolnikami tych krajów rozwiniętych. Kolejnym elementem, który będę dbał o to, to problem, który wynika z stosunków wodnych, które w tej chwili mamy na wsi i stosunkami klimatycznymi, warunkami klimatycznymi, które obserwujemy wszyscy. Niedobór wody możemy uzupełnić poprzez program długofalowy, program małej retencji. To są zbiorniki do 5000 litrów. Tutaj trzeba uprościć procedury, aby i też ich wspomóc zarówno finansowo, jak i też organizacyjnie, żeby mogli tą małą retencję u siebie zagospodarować. Kolejnym elementem, którym powinni zajmować się politycy, to jest odpowiedzialna polityka związana z odblokowaniem handlu ze wschodem. I tutaj, aby gospodarka, aby rynki, aby rolnictwo się mogło rozwijać, niestety musimy powrócić do dobrych stosunków ze wschodem, a nie, że w tej chwili obserwujemy taką sytuację od wielu, wielu już lat, że import surowców, materiałów ze wschodu jest bardzo, bardzo duży. Natomiast my jako Polska, jako polscy przedsiębiorcy, rolnicy, niestety nie eksportujemy tam naszych towarów. I tutaj trzeba podjąć działania zarówno dyplomatyczne, jak i lobbujące, aby powrócić do tych rynków zachodnich, również przywrócić ten mały taki ruch graniczny. Kolejnym elementem, który dotyka nasze rolnictwo w zasadzie na wspólnym rynku europejskim, to jest zablokowanie umowy Unii Europejskiej z Mercosur. To jest umowa, która stanowi o tym, że będzie swobodniejszy przepływ towarów rolnych z takich krajów jak Argentyna, Paragwaj i Brazylia. I tutaj wiemy, że tych norm, które oni spełniają, to ta żywność jest daleko, daleko gorsza niż nasza, ponieważ zarówno pestycydy, jak i herbicydy tam nie są w takim stopniu kontrolowane i nadzorowane, tak jak w Polsce. Z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że napłynie duża ilość towarów i wtedy polski rolnik, czy europejski rolnik będzie miał kłopoty z tym, aby te produkty sprzedawać. Dodatkowo wiadomo, też wszyscy o tym słyszymy, że są wypalane lasy Amazonii, co bardzo niekorzystnie wpływa na klimat globalny. Dwa elementy, jeśli chodzi o rolnictwo, chciałbym tutaj Państwu przekazać. To są rekompensaty za straty łowieckie. Doprowadzimy do tego, aby zmienić prawo łowieckie, tak aby było wspólnie przeanalizowane, przekonsultowane przez wszystkie strony uczestniczące w tym procederze i aby byli zadowoleni zarówno myśliwi, jak i też rolnicy. Ponieważ zwierzyna łowna jest własnością Skarbu Państwa, więc tutaj te straty, które wyrządza ta zwierzyna, winny być rekompensowane bezpośrednio przez Skarb Państwa za pośrednictwem wojewody. Jeszcze jeden element, który jest bardzo, bardzo istotny na wsi i którego nie zauważamy, to jest to, że w roku 2016
niestety została podniesiony próg wieku przechodzenia na emeryturę rolników. I to jest 60 i 65 lat. I wydawałoby się, że grupy społeczne, które przechodzą na emeryturę, no to jest taki normalny wiek. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, stwarza bardzo, bardzo duże zagrożenie przekazywania potomstwu swoich gospodarstw. Bo proszę sobie zauważyć, jeśli ktoś w wieku 24 lat rodzi się jak rodziców, to w wieku 60 no to ma lat 41. Czy ktoś z Państwa chciałby pracować nie na swoim do aż tak długiego czasu? Co to spowoduje? Spowoduje to, że już w tej chwili mamy problem demograficzny, aby młode pokolenia pozostawały na wsi. I to jest ten bardzo negatywny element, który spowoduje, że nie będzie pokoleniowej zmiany. Co jeszcze byśmy chcieli zrobić, to, aby zadbać, żeby poziom życia na wsi i w mieście był na tym samym poziomie. Szanowni Państwo, to, co w tej chwili oferują, obiecują różne partie, które startują do wyborów i chcą je wygrać, napawa mnie wielkim smutkiem i zaniepokojeniem, ponieważ ja jako ekonomista, prawnik, parający się w biznesie od tylu lat, zauważam pewną rzecz. Oczywiście możemy zrobić i 10 tysięcy minimalne wynagrodzenie. To nie ma problemu. Tylko aby siła nabywcza pieniądza i inflacja była na poziomie obecnym. To wtedy będzie dobrze. Natomiast zabrałem z sobą tutaj taki materiał, który chciałbym, żebyście Państwo obejrzeli, bo już taką sytuację przerabialiśmy. To są pieniądze. Tak wyglądały nasze pieniądze przed denominacją. I przypominam, część osób na pewno pamięta, osoby, które się wcześniej urodziły, co się działo z ich oszczędnościami. I możemy zarabiać nawet tych 10, czy 20, czy 50 tysięcy złotych, ale wartość pieniądza drastycznie spadnie. I nad tym się trzeba bardzo, bardzo mocno zastanowić. Ja jestem przeciwny takim działaniom i takim instrumentom, że pieniądze stracą wartość. I szczególnie żal i szkoda mi jest osób, które bardzo ciężko pracują i zaoszczędziły swoje oszczędności, które mają zgromadzone przez 5 czy 10 lat, to one w tej chwili już tak na spokojnie, nawet rok do roku, 10 tysięcy nie jest tyle samo warte, co 10 tysięcy obecnie. Jestem też zaniepokojony sytuacją, kiedy małej i średniej przedsiębiorczości podnosi się koszty funkcjonowania. Chciałbym zauważyć, że nasze społeczeństwo europejskie, bo jesteśmy w wspólnej Unii Europejskiej, tam dochód narodowy tworzą właśnie te małe, średnie przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją i usługami. I aby gospodarka dobrze funkcjonowała, musimy koniecznie dbać o ten obszar. Co więcej, Polskie Stronnictwo Łączymy Polaków, moje osobiste przesłanie do wyborców jest takie, aby jeśli zgadzają się z moim programem, jeśli akceptują moją osobę, to aby tego 13 października zagłosowały właśnie na mnie. Pewnie też informacja jest znana, Polskie Stronnictwo Ludowe też sporo ma tego szczęścia, może takiego życiowego, ale może też gdzieś wyższego, no bo wylosowaliśmy jedynkę. Więc będę na liście numer 1, na pozycji numer 3.